Przechodzimy do następnego, do następnej uchwały w sprawie podziału środków na zadanie powierzone prace remontowe dwóch chodników w Oświetleniu w roku 2013. Jest to projekt uchwały Komisji Budownictwa. Proszę o opinię. Komisja Budownictwa po zapoznaniu się z wszystkimi punktami pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. Jednogłośnie. Zarząd opiniuje też pozytywnie, jednogłośnie. Winienem Państwu może dwa słowa wyjaśnienia. Mianowicie w sierpniu byśmy podejmowali uchwałę zgodnie z WPF. I podejmowaliśmy uchwałę na budowa, przebudowa ulic Gminnych wraz z Oświetleniem. I na tamtym zadaniu mamy zero. Po czym we wrześniu przyszła podział środków i z 1 470 000, któreśmy mieli w zeszłym roku, przyszło 880 000. Po wielu próbach interwencji okazało się, że źle nam naliczono według algorytmu kwotę przysługującą Rady Dzielnicy i zrobiło się 1 238 000. To jest około 15% mniej środków niż w roku 2012. A w pierwszej wersji było, jak niektóre dzielnice były na plusie, to myśmy mieli 40% na minusie. Otwieram dyskusję. Pan Zalewski. Ja mam pytanie. To jest na 2013 rok, proszę mi wytłumaczyć, jeżeli źle myślę. To 175 000 na wykonanie oświetlenia ulicy Gustawa Mucinka, to jest ten drugi etap, co planowaliśmy? Jak Państwo wiecie, zadania są w cyklu dwuletnim i wycena tego zadania ulicy Gustawa Mucinka była 350 000. Jest połowa tej kwoty, co nie znaczy, że doświadczeni tegorocznymi po prostu wynikami przetargów, że ta kwota może będzie trzeba było dołożyć 20 000 i pójdzie całość. Jest to połowa kwota, która niezbędna jest do rozpisania przetargu. Czy ktoś jeszcze z Państwa? Nie widzę, przystępujemy do głosowania. Kto z Państwa jest za podjęciem uchwały? Kto z Państwa jest przeciw? Kto się wstrzymał? Jednogłośnie. Przechodzimy. Thank you.